Witam Was bardzo wszystkich serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek 9 z gry Resident Evil Village. W poprzednim odcinku skończyliśmy sobie właśnie w tym, może nie w tym miejscu, tylko tam na górze, co otworzyliśmy sobie szafeczkę wytrychem, ale ja się właśnie tutaj przeniosłem, bo nie zapisałem stanu gry przed zakończeniem wczorajszego odcinka i poginęło mi tutaj parę rzeczy. Znaczy nie odhaczyła nam się mapka do końca. Ja sobie to zrobiłem właśnie po nagraniu. No i teraz mamy wszystko oprócz właśnie jak tutaj zrobić, żeby się to pokazało. Chyba się nie pokaże, bo muszę iść do góry, ale dobra. Teraz w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie sprzedamy sobie rzeczy, ale to zaraz. Tutaj jeden użytkownik mi napisał, że na dziedzińcu, po bokach, na suficie, gdzieś jest znajdźka. Nie zabrałem jej, ale zaraz ją zabiorę. I zabierzemy sobie ten karabinek F2, ponieważ mamy miejsce w ekwipunku. Mamy go bardzo dużo. No i oczywiście... Co zrobimy sobie jeszcze? Wyjdziemy sobie z zamku Dimitrescu, włożymy sobie wszystkie maski i wyjdziemy sobie z zamku Dimitrescu. Dobrze. Ja oczywiście dla przypomnienia powiem o zostawieniu subskrypcji na kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem będziecie mieć wszystkie powiadomienia o odcinkach. Zostawieniu subskrypcji. Oczywiście tak, mówiłem subskrypcji. Zostawieniu oczywiście też łapeczki w górę. Będę bardzo wdzięczny. No i co? Zaczynamy nasz odcinek. Shall I choose something for you? I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Dobra. Sprzedamy sobie fragment kryształu, kryształowa czaszka, kryształowy tułów, srebrny pierścień. No i to chyba będzie wszystko. Dobra, mamy 46 050. Dobra, pięknie. Pięknie. Teraz ja sobie zobaczę tutaj jeszcze. Dobra, tu jest wszystko ok. Tu jest też, może apteczkę kupić. Ile ona kosztuje? 1000. Dobra, pięknie. Kupię sobie tą modyfikację jednak też do strzelby, która zwiększa szybkostrzelność. Dobra. Dobra, pyta mnie się, czy założyć modyfikację teraz, także zgodzimy się na to. Dobra. Piękna sprawa. Dobra, tutaj mamy tylko minę. Amunicję do karabinu snajperskiego, amunicję do strzelby, ale to tylko, że można się nauczyć. A ja się uczyć nie chcę. Także dobrze. Wychodzimy stąd. Do następnego, tak. Dobra, ja sobie zapiszę na już istniejącym miejscu. I co? Ruszamy na dziedziniec. Ruszamy na dziedziniec. Tylko poczekajcie, ja sobie wezmę... Ja tutaj sobie zmniejszę głośność, ponieważ mam za głośno. A kurczę, nie mogę teraz. Nie mogę teraz. Zrobię to po nagraniu. Zrobię to po nagraniu, ponieważ mam na 100%, zapomniałem sobie zmniejszyć głośności. Dobra. Nie ponownie. Dobra. Także otwieramy mapkę. Musimy się kierować gdzie? W prawo. No dobrze, idę? Dobrze, w dobrym kierunku. Super. Ok. Dobra. I zaraz będziemy na naszym dziedzińcu. The entire bloodline of House Dimitrescu is done in by the likes of you. Gdzie tu na suficie będzie znajdźka? Nie wiem, czy będzie można to później wrócić, ale raczej nie. O, czekaj, czekaj, czekaj. Nie ciachła mnie. Ha, ha, ha. Ale ja wziąłem tą znajdźkę na suficie, w klatce. Wiecie, ona mi tu przeszkadza i ja nie mogę sobie dokładnie zobaczyć. Time to die! Kurde. Próbuję mnie ładnie dopaść. Let's wrap things up quickly. A rat can't run from the dragon's claws. No nie wiem, chyba raczej nie ma. Nie ma tutaj. No. Jak ja mam się dokładnie rozejrzeć, jak ona mnie tutaj chłazi? Dobra, wiecie co? Ja sobie pójdę na ten karabinek. Dobra. Chyba tutaj przyszło, tak, tutaj, dokładnie. No i to jest dokładnie w tym miejscu, ten karabinek. Dobra, my sobie pójdziemy tutaj. O, tu nie mamy, przepraszam, tu nie mamy odkryte. Dobra. I ten karabinek jest tutaj na wprost. Pięknie. Damy sobie go do skrótu. Dobra, jak ta mapka nasza wygląda? Pięknie, tylko dachy jeszcze. Nieładnie. Mamy dachy jeszcze. No, eksploracji. No i co, a co tutaj jest? No to też się musi zmienić na taki kolor, że jest przeszukane. Przynajmniej tak to pokazuje gra. No ale ja tu nic nie widzę. No ciekawe. Jakby tak było to wszystko poukrywane. A nie wchodź mi jeszcze. No to dlaczego tutaj się właśnie świeci na ten kolor? No bo tego troszeczkę nie rozumiem. Patrz. No nie. Zioło było. Dobra, mamy 5 apteczek i 174 naboje. Dobra. Teraz mamy do obszukania, tylko to się zaświeci dopiero wtedy, jak wejdę do góry. Dach. Dobra, tu mamy wszystko, także tu nie musimy patrzeć, ale fajny ten karabinek. Dobra. Standardowa broń to pistolet niestety. Dobra. I idziemy tutaj. Tu właśnie dostałem komentarz, że jest na dziedzińcu znajdźka. Ale ja to zobaczę, co tam jeszcze jest, tylko ona mi przeszkadza i ta matka Miranda, i ja nie mogę chodzić. Nie mogę chodzić i eksplorować, nie? Dobra, no to szukamy. Szukamy znajdziek. I to bardzo dobrze, szukamy znajdziek, bo musimy znaleźć. Musi nam się tutaj zrobić kolor taki jak tutaj. A to nie będzie proste. Winda na nas czeka. A nie, to przywołamy, dobra. Co tam jest? Tekstura chyba niedopracowana. Dobra, winda nam przyjechała. Tak jak powiedziałem, mam słuchawki bardzo z przestrzennym dźwiękiem, ja wszystko słyszę. Nawet jak winda pojedzie albo coś zaczeszczy, nie? Dobra. No ja tu nic nie widzę. No to dlaczego się nie chce nam to odhaczyć? Albo coś jest, tylko bardzo, bardzo, bardzo ukryte. A ja nie chciałbym czegoś przekapić. Napiszcie mi w komentarzu, jak się wam ogląda materiał u mnie w 4K. Dobra, no to nic, nic tu po nas. Dobra, idziemy dalej. Wystarczy, że będzie jakiś fragment kryształu, czy tam jakiś metalowy złom, czy tak dalej, i tak dalej. No i nie odhaczy się, nie? Proszę, był prost strzelniczy na Gzymsie i widzicie, już mamy wszystko, przeszukane. Już mamy wszystko przeszukane. Dobrze. Dobra, także my się wracamy. Dobra, tu. I do windy, i na dół. Ja jeszcze zobaczę sobie raz ten dziedziniec. Ale raczej nic nie będzie. Bo ja wziąłem tam z klatki. Coś tam było w klatce, już nie pamiętam co, ale chyba kryształowa czaszka. Czy naboje? Już nie pamiętam, naprawdę. Dobra, open. Close i jedziemy na dół. Dobra. Jest na 100 zrobione, tylko właśnie ten dziedziniec mnie tutaj zastanawia. Ale zaraz sobie zobaczę. No i co? Lecimy do holu głównego. Wkładamy te maski. Ja już dla przypomnienia jeszcze pokażę. Maska przyjemności, maska gniewu, maska radości i maska żalu. Tu mamy maskę, mapę skarbów. Tylko my żeśmy to już sobie wzięli. Fragment brudnej mapy skarbów. Był jakiś kuferek do otwarcia, pamiętam. Dobra. Ok. Także lecimy sobie jeszcze raz na dziedziniec. The entire bloodline of House Dimitrescu is done in by the likes of you. Kurde, no. I widzicie, jak ona mi tu chodzi, to ja nie mogę tego sprawdzić sobie, nie? Gdzie ona jest? A, za mną. Wiecie co, nie chciałbym tu zginąć. No to nie mogę się skoncentrować w ogóle, no. O, spadłem. Kumana. Czekajcie. Nie daje się jej uziemić na chwilę chociaż. Is that all? Don't waste my time. Dobra, jeszcze tu nie byłem. Zobaczę tu. No nie wiem, gdzie ten skarb jest, naprawdę. Ajajajajaj, dostałem. No poleci, ale twoja. Nie, ja tu nie widzę nic. Wiecie, ciężka jest eksploracja, jak ona mi tutaj chodzi. Dobra. Dobra, idziemy włączyć te maski tutaj. I uciekamy z tego zamku. Dobra, uciekamy stąd. Dobra, tu mamy dalej eksplorację. $380. Po drugiej stronie jest też? Jest też, dobra. Ich wszystko. I możemy stąd iść, ale się też rozejrzymy. O, czy coś mamy? Okej. Nie ma niestety nic, także idziemy tu do góry. Wieża czci. Kogo będziemy czcić? Dobra. Czy to jest trumna? Dobrze widzę? No, żeby nam tutaj coś czasami nie wyszło. Nie. Dodamy sobie inny skrót. Dobra. Okej. Słabe to ma przybliżenie. Ale musi takie być. Dobra. Otwieramy tą trumnę, co by tam nie było. Dobra, bierzemy ten sztylet. Looks like your outside matches your inside. Sacred witch. You're finished. No pięknie. Ach. Gdzie mam tą bombę rurową? Gdzieś tu próba. Kryształowa Dimitrescu. You're the one who's cursed. No się ładnie działo. Tu nie mamy naboi. Pięknie. Looks like I'm getting out of this place. Brudny flakon. Dobra. No niezła była. Muszę przyznać. O kurde. Walka była niesamowita. Dobrze. A my w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem. Będziecie mieć powiadomienia o wszystkich moich odcinkach. Zostawcie też łapeczkę w górę, będę bardzo wdzięczny, jak się Wam podoba film. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!